Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie doświadcza znaczącej zmiany na stanowisku rektora. Wojciech Malajkat, który przez 8 lat kierował uczelnią, kończy swoją kadencję. Jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów filmowych i teatralnych, którego kariera obejmuje zarówno teatr, jak i film. Malajkat ukończył studia na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej. Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi w 1986 roku, a następnie występował na scenach Teatru Studio i Teatru Narodowego w Warszawie. Pracował również jako dyrektor artystyczny Teatru Syrena w Warszawie w latach 2009,2017, zanim w 2016 roku objął stanowisko rektora Akademii. Na miejsce Malajkata uczelnia wybrała aktora który przez wiele lat związany był z białostockim teatrem Lalek. Choć szczegółowe informacje na temat nowego rektora nie zostały jeszcze szeroko opublikowane, jego doświadczenie w specyficznej dziedzinie teatru Lalek może wnieść nową perspektywę do zarządzania i kierunku rozwoju akademii. Zmiana ta może także sygnalizować nowe otwarcie na różnorodne formy teatralne i edukacyjne, co może być korzystne zarówno dla studentów, jak i całej placówki. Informacja o zmianie na stanowisku rektora została opublikowana na oficjalnym profilu Facebook szkoły, co zaskoczyło społeczność akademicką i teatralną. Warto obserwować, jakie nowe kierunki i inicjatywy zostaną wprowadzone przez nowe kierownictwo w najbliższych latach. Przemiana na stanowisku rektora Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zapowiada nowy rozdział dla tej prestiżowej instytucji. Profesor doktor habilitowany. Wojciech Malajkat, który pełnił tę funkcje przez ostatnie osiem lat, odegrał kluczową rolę w rozwoju uczelni, pozostawiając po sobie trwałe dziedzictwo. Jak podkreślono w oficjalnym oświadczeniu uczelni, jego wkład jest nieoceniony, a wdzięczność społeczności akademickiej wielka. Przez 8 ostatnich lat. Rektorem Akademii Teatralnej im. Azelwerowicza w Warszawie był profesor dr. Habilitowany Wojciech Malajkat. Nie da się opisać słowami, jak jesteśmy mu wdzięczni. Na jego miejsce wybrany został Wiesław Czołpiński, aktor i reżyser z głębokimi korzeniami w Białostockim Teatrze Lalek, który od 2012 roku pełnił funkcję prorektora do spraw. Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Stoku. Jego wcześniejsze doświadczenia i związki z teatrem lalkowym mogą wprowadzić innowacyjne podejście do kierowania akademią. Czołpiński, mimo swojego doświadczenia, jest świadom wyzwań, które niesie ze sobą rola rektora. W rozmowie z Onetem w 2023 roku wyznał, że to stanowisko wymaga nieustannej walki o spełnienie oczekiwań zarówno nauczycieli, jak i studentów, jednocześnie realizując zaplanowane cele. Ale każdy z tych, którzy wiszą tu na portretach na ścianie, jakieś walki toczył. Jako rektor, oczywiście. Teraz nastał najgorszy czas, kiedy trzeba walczyć na wszystkich frontach. W sprawie zmiany naszego wspólnego statusu, pogodzenia ambicji nauczycieli i ambicji studentów, pieniędzy dla szkoły, wizerunku. Strasznie dużo się zrobiło tych walk. Takie otwarte przyznanie się do trudności i wyzwań związanych z zarządzaniem tak prestiżową instytucją jak Akademia Teatralna imienia. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie świadczy o jego zaangażowaniu i determinacji do dalszego rozwoju uczelni. Jego kadencja zapowiada się jako czas pełen wyzwań, ale również możliwości dalszego rozwoju dla Akademii.